Mało osób wie, że w Krakowie mamy również Muzeum Skarbca Katedralnego na Wawelu, prawda? Tu jest wejście i tu herb jakichś biskupi, flagi tej kapituły. Tu jest jeszcze taki ładny ogródek, prawda? Tu jest jak gdyby dom proboszcza i kanoników tutaj pracujących księży. Tu widać, że jest katedra, prawda? Ładnie, ciekawe drzewka. I proszę bardzo, tutaj Muzeum Skarbca Katedralnego imienia Jana Pawła II i są tu podane godziny, prawda? To, co jest trochę większe, natomiast najciekawsze są tutaj ogłoszenia takie na zachętę. Proszę bardzo, na czele z tym, że jest tutaj sala królewska, sala skarbca katedralnego XI-XVI wiek, skarbca XVII-XIX, szczęść Boże, wiek i sala papieska, prawda? No i tu są pokazane te ekspozycje na parterze i na piętrze. No i tutaj jest opis historii Muzeum Katedralnego imienia Jana Pawła II. Podpisany przez proboszcza katedry, kanonika kapituły metropolitalnej Zdzisława Sochackiego. Ale najciekawsze, że tu mamy zaprezentowaną włócznię świętego Maurycego, którą właśnie podobno miał dostać chrobry od Ottona III. Więc taka mała migawka tego, co się tu dzieje. Proszę bardzo, ładne drzewko i za nim wieża zegarowa Wawelu. To na tyle. Amen.